W programie pierwszym nadszedł czas na reportaż. Witam Państwa, Grażyna Wielowiejska. Od ponad 20 lat w Gdyni istnieje Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. Jego członkowie starają się ocalić od zapomnienia pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce w Gdyni jesienią 1939 roku. Reportaż Wysiedleni. Zapraszam. Mój tata pochodził z Poznańskiego, duże gospodarstwo mieli dziadkowie. Nie został rolnikiem, tylko dziadek go spłacił i przyjechał w 26 roku do Gdyni, a tutaj było jego już dwóch braci, bo on pochodził z 10-osobowej rodziny, bardzo licznej. I mówi, mnie nie przyjęli bracia, bo mieli swoje rodziny i sami nie mieli gdzie spać. To ja spałem w łodzi rybackiej. I do pracy. I pracował w porcie, przy budowie portu. Pracował w Gdyni i szkołę morską budował. Moi rodzice też pochodzą z Poznańskiego, z Pokości. Stamtąd przyjechał właśnie ojciec jako murarz, sztukator, port budować. Także różne takie te sztukatorskie prace to są do dzisiaj. Tam Interklub czy dom rybaka we Władysławowie, to ojciec takie też sztukatorskie prace wykonywał. Moi rodzice przyjechali tutaj budować Gdynię z Poznańskiego. Tam się jeden brat urodził, ten starszy Marian, to już nie żyje. A myśmy w trójkę tutaj się urodziły w Gdyni na Komandorskiej. Także jesteśmy Kaszubami. Mój mąż zawsze mówił, Kaszubka jest. Ja bardzo się cieszę nawet, bo ja kocham Gdynię. Tak? Zamieniłabym na Gdynię. Ja nie, na pewno nie. Mało kto wie, że Gdynia jako pierwsze z większych miast w Europie zostało objęte w czasie II wojny światowej wysiedleniami. Tu one rozpoczęły się już 12 października 1939 roku w Gdyni Orłowie i te pierwsze wysiedlenia w Gdyni miały taki charakter bardziej dziki, po prostu było ogłoszenie rano wywieszone komendanta policji, że mieszkańcy mają opuścić swoje mieszkania do godziny 9. Bardzo mało czasu mogli też określoną ilość rzeczy wziąć ze sobą, zostawić klucze w drzwiach, bo niezostawienie kluczy było dużym przestępstwem, tak Niemcy uważali. W tym dniu z dzielnicy gdyńskiej Orłowo wysiedlono 4000 osób. Można powiedzieć małe miasteczko. Byli odprowadzani kolumnami na miejsca wyznaczone w różnych rejonach Gdyni, między innymi na Witominie. Było takie boisko szkolne przy szkole numer 10 Gdyni Chiloni. Tam oni szli pieszo i czekali na pociąg. Byli załadowywani do bydlęcych wagonów i w tych bydlęcych wagonach byli przewożeni do Generalnego Gubernatorstwa. 7 października 1939 roku Adolf Hitler wydał dekret umacniania Niemczyzny. To stało się podstawą taką prawną do wysiedleń. Tu też trzeba pamiętać, że Niemcy z Gdyni planowali i w końcu zrobili niemiecką bazę marynarki wojennej, wojskową. Były tutaj stocznie, w której budowano sekcję okrętów podwodnych. Później wybudowano zakłady doświadczalne torpedowe na Oksywiu, w Babich Dołach. Były lotniska, był wreszcie port, w którym stacjonowały duże okręty wojenne, duże transportowce, były szkoły wojskowe. To też sprawiło, że Polacy byli wręcz dla Niemców niebezpieczni, dlatego musieli być wysiedleni. Zostawały w Gdyni osoby urodzone na Pomorzu, również osoby, które przybyły tutaj, czy potomkowie tych osób, które przybyły po 1920 roku, mogły zostać, jeżeli były potrzebne i przydatne do niemieckiej gospodarki morskiej. Część z tych osób wyjechała też dobrowolnie. Wyjeżdżali ludzie, którzy mieli rodziny sami, którzy mieli rodziny w głębi kraju i mogli się gdzieś tam ulokować. Gdynia przed wojną liczyła ponad 120 tysięcy mieszkańców. Jesienią 1939 roku Gdynię opuściło ponad 50 tysięcy Polaków. Unter dem Eindruck des siegreichen Vormarsches unserer Truppen ist die Stadt Gdynien kampflos übergeben worden, nachdem noch kurz vorher eine unverantwortliche Regierung die Zivilbevölkerung durch Maueranschläge zu einem aussichtslosen Freischärlerkampf aufgerufen hatte. Gdyby byliśmy wysiedleni, miałam 11 miesięcy.
Mój ojciec był w Śródmieściu na Świętojańskiej. Była łapanka. I mojego ojca z tej łapanki przyprowadzili pod karabinami do domu. Mieszkaliśmy na Krasickiego w Gdyni. Kazali się spakować, klucze zostawić w drzwiach. Rodzice mieli 15 minut na spakowanie się. Miałam jeszcze starszą siostrę o 3 lata, także siostra jeszcze mała, a ja we wózku. Mama co mogła, to jeszcze do tego wózka napchała. No i pognali nas na dworzec główny Gdynia. Musieliśmy czekać tam na ten transport. Zapakowali wtedy w bydlęce wagony. Mama była w 4. miesiącu ciąży z 3. dzieckiem. Warunki były makabryczne. Wszystko było pozabijane, żeby ktoś nie uciekł z tego transportu. Bardzo długo jechaliśmy, podobno około tygodnia. I dojechaliśmy docelowo do stacji Siedlce. W Siedlcach wyładowano tam nas z wagonów i poszczególne rodziny rozwozili furmankami do wsi. Gospodarze mieli obowiązek przyjąć wysiedlonych. Oni mieli pracować, bo przecież cały dorobek, że tak powiem, z gospodarstwa, wszystko, co wyprodukowali rolnicy, to wszystko zabierało wojsko. Było biednie, ale dzielili się z nami, czym mogli. Nie mieli gdzie nas położyć, więc w stodole mieszkaliśmy. Potem się zlitowała wdowa, pani Jaszczak. Była sama, trudno jej było to gospodarstwo samej utrzymywać. Przydał jej się mężczyzna do pomocy, więc użyczyła nam taki budynek gospodarczy. To była taka lepianka, bez podłogi, tylko klepisko, jeden pokój. No i pozbijali tam właśnie te łóżka tak z desek, a na środku, ponieważ już to była zima, taki piecyk żelazny, koza do ogrzewania. 3 kwietnia 1940 roku urodził się mój brat i 2 lata później jeszcze jeden brat. Także w sumie nas była 4, 2 dziewczynki i 2 chłopców. Byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy razem, że ojciec jednak jest z nami, że nie wywieźli go do Piaśnicy czy gdzie indziej, gdzie właśnie z tych łapanek wywozili do Piaśnicy i tam już ludzie ginęli. Ciężko było, bardzo było ciężko. Mama musiała prać Niemcom koszulę i prasować. Kawałki mydła, które zostało, to miała chociaż na opranie tej naszej 4. A ojciec był murarzem z zawodu. Był pomocny w gospodarstwach tam, co komu potrzeba było, to tam naprawiał. No i tak przetrwaliśmy te 6 lat. Zbliżał się 45. rok. To już pamiętam, jako dziecko. Ojciec gdzieś usłyszał w radio, ktoś miał gdzieś tam pokryło mu radio, że Rosjanie wkraczają. Znowu wielki strach, bo wiadomo, co robili Rosjanie z kobietami. Więc ojciec poza tą wsią, gdzieś tam w takim rowie melioracyjnym zrobił taki szałas i tam przesiedzieliśmy 3 dni. To już pamiętam, jak tu świstały te katiusze. Ojciec przyszedł i powiedział, że wracamy do Gdyni. No to wszyscy ze szczęścia płakaliśmy, radowaliśmy się. Nawet ta podróż była bardzo ciężka, powrotna do Gdyni, bo koleje nie kursowały jak należy. Nie było dla nas ciężarem, tylko jedyna radość, że wracamy do kochanego miasta naszego. Wróciliśmy do tego domu, w którym mieszkaliśmy, bo właściciele tego domu nie wrócili po wojnie. Prawdopodobnie już nie żyli. Nasza wystawa prezentuje historię Gdyni poprzez historię ludzi. Między innymi historię ludzi wysiedlonych. Pokażę pani fragment maszyny do szycia, którą ilustrujemy podróż wysiedlenia rodziny Fitz. Mama z tej rodziny była krawcową. No i członkowie tej rodziny rozebrali właśnie, tak jak tutaj na części, maszynę do szycia, Singer zdaje się, i przewieźli ją na teren tam, w którym byli wysiedleni. Po złożeniu tej maszyny mama utrzymywała całą rodzinę. Wnuk tych osób, które to zakupiły, przekazał nam je do muzeum. Historia, którą pokazujemy, historia takiego naczynia nocnego. Nocnika, tak. Syn Marianny Skwarło, właściwie bratanek, też był wysiedlany z Gdyni i ona kazała mu po prostu wziąć nocnik. On się oburzył, po co taki nocnik, są ważniejsze rzeczy do wzięcia, po co, też się trochę wstydził. A jak się okazało, jak oni w tym bydlęcym wagonie byli zamknięci, to ten nocnik bardzo się przydał. Brak pamiątek powysiedlonych, mamy relacje, wspomnienia, nawet zdjęć jest bardzo mało. Przyszło gestapo i raus, w 15 minutach moja mama, to było rano, chyba 4. albo 5. godzina, w ogóle światła nie było. Wszystko do worka pchała. Pani miała wtedy ile lat? No ja miałam 6 lat. Rodzeństwo, no mama z dziadkiem,
No i żeśmy jechali właśnie do tej generalnej guberni. Tato nie żył już, tragicznie zginął w 1935 roku. Ja miałam 2 latka. No nie wiem, ile to dni trwało, już nie chcę skłamać, ale bardzo długo. I do Murt nas zawieźli, tych wszystkich wysiedlonych z tego wagonu. Później do Sołtysa i taki przydział nam dał do jakiegoś gospodarza. W Mordach to było najpierw. I później po jakimś czasie do Bejt nas przerzucili. I tak z miejsca na miejsce nas przerzucali do 40 roku, do maja czy do kwietnia. No i później żeśmy osiedli w Błogoszczy u gospodarza Marian Sawicki. To tam mama pracowała i myśmy później też pomagali tam na tym gospodarstwie. Warunki były straszne, no bo to jeden pokoik. Przez ten pokoik przechodziły 2 rodziny jeszcze. No a to tylko łóżka były, bo ani stołu, nic nie było. Tylko 3 łóżka, dziadek sam spał, myśmy we 3 spały. Siostra i ja, i mama, no i bracia 2. Pluskwy. Pluskwy to strasznie, bo spać nie było można, bo tak gryzły. Naprawdę gospodarze byli bardzo fajni, weseli. Dziadek w 1943 roku zmarł i tam został w Pruszynie pochowany. W 1945 roku w maju żeśmy przyjechali tutaj. Nic nie było zbombardowane, było wszystko zniszczone. Zanim prezydium nam przyznało mieszkanie, no to trochę potrwało, to żeśmy tam u wujka spali, to później u kogoś innego. Tak żeśmy się tułali tutaj, no wreszcie żeśmy dostali. No ja obecnie teraz mieszkam na tym mieszkaniu. A z tą rodziną, u której mieszkaliście, jakiś kontakt był? Syn gospodarza był właśnie u nas, nas odwiedził. No brat też tam kiedyś pojechał z mężem odwiedzić. Ja też byłam. Tutaj jest taka historia rodziny Stankiewiczów. Rodzina Stankiewiczów miała kanarka, a był zakaz zabierania ze sobą zwierząt. Ten kanarek został przemycony do Warszawy, no i tam sporo lat przeżył. Aczkolwiek nie zawsze to się udawało, bo ja kiedyś rozmawiałem z panią nieżyjącą już niestety, panią Paciorek, której rodzina i ona sama byli wysiedlani z Małego Kacka, dzielnicy peryferyjnej. Ona opowiadała, jak zabili jej pieska, jak oni byli wysiedlani, to pies za nimi biega, po prostu nie chciał się rozstać, a Niemiec po prostu z karabinu maszynowego zabił biedne zwierzę. No i ten pomnik Gdynian wysiedlonych przy dworcu prawdopodobnie był inspirowany tą opowieścią. Pół roku miałam, jak żeśmy byli wysiedleni. Wysiedlili nas z Gdyni, tak jak koleżanka mówi, raniutko przyszli, a mój tatuś przewidywał, że oni nas wyrzucą, więc takie worki kupił. No i w te worki popakowali tam z mamą jakieś pierzyny, jakieś tam pościel. Wywieźli nas samochodem takim ciężarowym, mama mówiła, na dworzec w Gdyni. I tutaj na dworcu w Gdyni żeśmy siedzieli prawie 2 tygodnie. Taka była restauracja, gdzie ten pomnik nasz stoi, po prawej stronie. Taka jadłodajnia to się nazywało mojej mamy. To oni przywozili taką zupę w takich bańkach, kotłach i wlewali. Prawie przez 2 tygodnie te zupy żeśmy jedli. Żeśmy dojechali do Siedlec i tam stały te, to się nazywało podwody, mówili. To nie były wozy, takie jak drabiniaste, takie prawie co noc u innego gospodarza się spało. A tam nie było podłóg, ani w pokojach, ani tylko była glinianka. Albo dali słomę, albo nie dali słomy. A to już była jesień, a tam jesień na wschodzie jest i troszeczkę inna jak tutaj. Zatrzymaliśmy się u jednego gospodarza, wsi Przesmyki. Tata poszedł z nim na pole. Powiedział, to pan coś tam z nie tak zrobił. Jemu to się spodobało i tata taki był doradcą. On miał taką starą chałupę. Aha. I nam tą chałupę dał. Jeden pokój był z takim piecem wielkim, co się wkładało chleb. I tam żeśmy spali. Tata był trochę stolarzem i te łóżka tam zbił. Moja mama znała trochę niemiecki. Sołtys zawsze otrzymywał informacje ze Siedlec, że przyjeżdżają Niemcy po kontyngent i musieli odstawić tam krowę, świnie dla wojska. Mama zawsze informowała tego sołtysa, że w piątek przyjadą na przykład. Wtedy wszyscy do lasu wyprowadzali bydło.
świnie, krowy. Nędzna krowa albo dwie chodziły od gospodarza do gospodarza i to było jak gdyby świadectwo na to, że jest jednak ta krowa, ale ta krowa się nie nadaje do uboju. Fantastyczni ludzie, wspaniali ludzie. Ja z córką tego gospodarza poszukałam ją przez archiwum miasta Siedlce, napisałam do niej i pojechałam do niej. Było takie przyjęcie jak wesele. Stół był zastawiony, proszę panią. Cała rodzina była. Płakaliśmy, ona płakała, ja płakałam. Ja potem z nią utrzymywałam kontakt i jak żeśmy pojechali w 2003 roku na wycieczkę, żeby tam zwiedzić to wszystko, autokarem żeśmy pojechali, proszę panią, to było przyjęcie wystawne takie. Nasze stowarzyszenie zorganizowało właśnie taką wycieczkę do wsi Stok Ruski, do której ja byłam wysiedlona i jeszcze moje koleżanki. Była pani sołtys, która zorganizowała z tej wsi przyjęcie, no wystawne przyjęcie zrobili. 40 osób nas było chyba. Mnie spotkała taka miła sprawa, że mnie zaczepił mnie z tej wsi starszy człowiek i mówi, że jestem podobna do mamy mojej i mówi, pamięta doskonale, że była taka elegancka i nie miała popękanych pięt. Tutaj mam z archiwum, proszę przeczytać. Akta miasta Siedlce. W zespole tak. Tym znajdują się dwa tomy akt o wspólnej sygnaturze 65. W pierwszym tomie znajduje się 3201 nazwisk wysiedlonych. I w drugim tomie, który jest kontynuacją pierwszego, wpisanych jest 1395 nazwisk. Na podstawie wpisów ustalono 453 nazwiska osób wysiedlonych z Gdyni. W tomach tych obok nazwisk znajdują się też takie informacje jak imiona rodziców, daty urodzenia, poprzedni adres przed wysiedleniem, nazwa wsi i gminy, dokąd została dana osoba wywieziona oraz stopień pokrewieństwa i uwagi, w których znaleźć można takie informacje jak na przykład o wywiezieniu na roboty do Rzeszy. Tak. Ile procent z tych wysiedlonych wróciło, no trudno powiedzieć. Nikt jeszcze nie przeprowadzał tego typu badań, ale często ci ludzie wracali. Często wracali i były też powroty dosyć trudne do mieszkań, które już były zajęte przez kogoś innego, do których dokwaterowywano osoby dodatkowe, ale to już są takie problemy właśnie czasów Polski Ludowej, bo jeszcze nie PRL, bo w latach 50. Ale można powiedzieć, że większość ludzi wracało. W 2009 roku mieliśmy wystawę Gdynia 1939 – Losy miasta i ludzi. Tam jednym z głównych wątków były wysiedlenia gdyńskie, tam można było sobie tą wystawę obejrzeć. Myśmy chyba przekazali część tej wystawy takiej na planszach do Muzeum w Sztutthofie i ona naprawdę gdzieś tam krąży, ale była też wystawa taka zmienna, większa, którą można było obejrzeć. Tułaczka to jest nie do zapomnienia, nie do zapomnienia. Nie do zapomnienia. Dzisiaj młodym ludziom, jak się mówi o tym, oni po prostu nie przeżyli niczego, nie rozumieją tego. Dlatego my się staramy jakoś te nasze cierpienia, że tak powiem, dokumentować. To nie jest opowiastka jakiejś starej babci, tylko to są ludzie, którzy coś przeżyli w życiu. Utrzymujemy się tylko ze składek członkowskich, także niestety nie mamy środków na wiele rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze zrobić za naszego życia, żeby została pamięć po nas. Zawsze prosimy naszego prezydenta Szczurka i on nas wspomaga. No tak. Trzeba oddać mu, że stara się pomnik, proszę panią, to jest jego udział też w tym wielki, wielki udział. Wyjazdy wszelkie on pokrywają. Byłyśmy z koleżanką właśnie u prezydenta w sierpniu, 12 sierpnia. Chcieliśmy oddać tą naszą organizację pod zarząd miasta, bo już jesteśmy wiekowi i nie dajemy sobie rady. W ogóle nie chciał z nami rozmawiać na ten temat, że mamy rozwiązać. On wszystko pomoże, on wszystko poda. Tylko siedźcie i róbcie, bo to mówi, to jest wizytówka miasta. Film Miasto z morza. Kiedy tylko jest w telewizji, to ja oglądam ten film. Bo to jest film właśnie z życia mojego ojca. Mój ojciec tam właśnie tak ciężko pracował, jak ten port powstawał. To jest ta właśnie ta prawdziwa historia pochodzenia i pracy mojego ojca. Gdynia jest miastem takim morza i marzeń, prawda?
To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Wysiedleni. Opowiadali Bronisława Wegner, Helena Sztetels, Elżbieta Bryniczka i Dariusz Małszycki.